Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 12 grudnia, a więc zaczynamy 12 vlog. Ja jestem jeszcze przed szkołą, klasycznie dzisiaj mamy czwartek. Lekcje, które dzisiaj mam, to polski, historia, dwa razy podstawy przedsiębiorczości, matematyka oraz WF. Także tak się prezentują dzisiejsze lekcje. Zaraz będę wychodzić ze szkoły, idę jeszcze sobie zrobić jedynko. Najpierw jednak pokażę Wam, co jestem ubrana i otworzymy kalendarze adwentowe. Dzisiaj mam na sobie ten sweterek, którego open box mogliście zobaczyć wczoraj na vlogmasie 11. Jest to właśnie sweterek z Zaful, z takim dekoltem. I tutaj mamy jeszcze takie na ramionach paski. Do tego czarne spodnie z Teli Willi i pasek ze Stradivariusa. A teraz idziemy otworzyć kalendarz adwentowy i wczoraj wieczorem mama mi powiedziała, żebym jej kalendarz też otworzyła przed szkołą, bo może być w środku coś, co może mi się przydać właśnie do szkoły, także zobaczymy. Okej, zaczniemy od kalendarza z herbatami. 12 mamy tutaj. I dzisiaj jest to... O, ta herbata już była, tak mi się wydaje. Nie jestem w 100% pewna, ale tak chyba coś ją kojarzę, ale dobra, odkładamy sobie na bok. Nie wiem, czy była dobra, czy nie była dobra, czy to w ogóle ta. Także odkurzymy sobie na razie i teraz czas na 12 w nim 2. Jest tutaj, wydaje mi się, że to będą żelki. Tak, mam żelki. Lecimy dalej, teraz czas na musiki i 12 w musach mamy tutaj. I dzisiaj mamy chyba jakiś musik, bo jest dość ciężkie. Tak, mamy musik. I dzisiaj jest to mus, jabłko, banan i malinki, także super, super smak. A teraz czas otworzyć 12. I uwaga, o kurczę, ja już wiem, co to jest. To są skarpetki, ale czad. Patrzcie na to, jakie one są piękne. Wow, jakie fajowe. Dlatego mama mi kazała otworzyć je przed szkołą, żebym sobie założyła do szkoły. Ale czad. Wow, kozackie są, naprawdę, przepiękne. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć par świątecznych skarpetek. Ja myślę, że dzisiaj sobie założę te, bo są przepiękne. Także skoro już wszystko zrobiliśmy, to ja lecę do szkoły. Dzisiaj jestem tak zaspana, naprawdę, że nie wyobrażacie sobie. Wczoraj do drugiej montowałam vlogmasa. Jeszcze nigdy chyba... Tak długo, tak ciężko mi się tego nie robiło. Boże, to co się wczoraj działo, to był jakiś hit. Najpierw myślałam, że usunęły mi się pliki, wszędzie ich szukałam. Potem ściągnęłam je z kamery. Wszystko bym normalnie zrobiła, gdyby nie to, że po prostu zasypiałam przed tym laptopem. Już byłam tak padnięta. Jeszcze wczoraj się strasznie denerwowałam, bo były takie problemy właśnie z tym vlogmasem, ale udało się, dzisiaj będzie na kanale, także gites. Jestem padnięta, ale byłam taka zawzięta, żeby to zrobić, bo nie chcę mieć żadnego opóźnienia, chcę codziennie dla Was dodawać vlogmasy i chcę naprawdę się do tego przyłożyć, żeby te 24 vlogmasy codziennie były, dlatego nie chcę takich jaj właśnie, że nie dodam żadnego vlogmasa, bo naprawdę chcę to zrobić, także przykładam się do tego. I tyle. A teraz idę do szkoły, także widzimy się, jak z niej wrócę. Siemka, siemka, moi drodzy. Wróciłam już do domu. Mamy godzinę 15 za chwilkę. Ja właśnie dodaję vlogmasa, bo wczoraj mi się w końcu nie dodał i to było naprawdę piekło, to co się wczoraj działo wieczorem. Ale dobra, już wszystko jest dobrze, już vlogmas się dodaje. I ogólnie zawsze tak mam, że jak jestem na internecie domowym, to piszę, że około film będzie się przesyłał godzinę 30, a potem przełączam na mój internet i w sensie z tego udostępniam z telefonu komputerowi i podłączam się przez komputer pod mój internet i wyskakuje pół godziny. Także
Polecam internet w moim domu, jest cudowny. No, także myślę, że jak sobie wróciliśmy, to czas otworzyć kalendarze adwentowe. A jeszcze zanim zaczniemy, to dzisiaj miałam na sobie te skarpetki z kalendarzu adwentowego od mojej mamy. Dzisiaj wybrałam te takie biało-czerwone, takie wzorki. I powiem wam, że one są cudowne, Jezu, takie kocham, są naprawdę piękne. Tutaj mam właśnie jeszcze tą resztę, będę je sobie teraz nosić codziennie inne, także sztos. Dzisiaj jest taka smutna i depresyjna pogoda, że to jest jakiś hit. Naprawdę wcześniej dzisiaj skończyłam, a bo na dworze jest już tak ciemno. Jestem jeszcze taka niewyspana, że słuchajcie, nagrywam dla was otwarcie kalendarzy, poczekam aż się da vlogmas i idę spać. Dobra, otwieramy te kalendarze. Dzisiaj mamy 12. 12 mamy tutaj, w tym miejscu. I dzisiaj mamy samochodzik. Chyba była ostrość. Nie wiem, czy była, czy nie była. Ale mam, po prostu muszę zjeść tą czekoladkę, tak mam ochotę. Teraz lecimy może z naszymi Smartisami. I 12 mamy tu. I pewnie jest to najzwyklejsze opakowanie, albo to taka kulka. Najzwyklejsze opakowanie małych Smartisów. Teraz czas na After Eight'a. 12 jest tutaj. I dzisiaj mamy w wersji dark pseudo orzeszki, ale mi dzisiaj szybko idzie znajdowanie tych numerków. I uwaga, the red curry crunchy. Tak to wygląda. I dzisiaj mamy jakby takie ciasteczka czerwone i znowu pachną ostro bardzo. Jest orzeszek w środku. Nie jest to jakieś przepyszne, ale nie jest złe. Czas na Maybelline. 12 mamy na samej górze. Ej! I tak poza tym, dzisiaj mamy połowę vlogmasów. I powiem wam, że to tak mi szybko minęło, że naprawdę. Wow, i na razie się super wyrabiam, także mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Uj, dzisiaj mamy tusz. Ja kiedyś dostałam też ten tusz do rzęs, ale chyba albo komuś oddała, albo wyrzuciłam, nie wiem jak to było. Ale kiedyś miałam i pamiętam, że go nie użyłam ani razu. Nie wiem jak ten, ale tamten sprawuje się, który był chyba w pierwszym okienku. To sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Jest spoczko, także git. I myślę, że takie małe właśnie tusze do rzęs, czy jakieś małe kosmetyki są fajne na podróże. No i co, tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Oczywiście jeszcze była ta czekoladka. Ja sobie teraz będę leżeć, chillować, oglądać vlogmasiki na spokojnie wszystko, także see you, jak będę robiła coś ciekawego. Moi drodzy, mamy godzinę 20. Ja ogólnie przez ten cały czas, co się do was nie odzywałam, to najpierw sobie oglądałam vlogmasy, a potem zasnęłam u siebie w pokoju. I tak to wyglądało. Mama mnie obudziła, poszłam zjeść i potem zasnęłam na kanapie w salonie. Potem razem z rodzicami oglądałam na wpół z paniem Riverdale. Powiem wam, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ostatnio tak dużo śpię, że to jest jakiś hit, nie wiem o co chodzi. Ale stwierdziłam, że z racji, że na tego vlogmasa nic jakiegoś dla was szczególnego nie przygotowałam, to chociaż polecę wam jakieś świąteczne filmy, żebyście, wiecie, jednak coś mieli z tego vlogmasa, a nie tylko otwieranie kalendarzy. Także przygotowałam dla was listę takich moich ulubionych świątecznych filmów i jest to 10, a może nawet ponad, może jeszcze coś wymyślę, zobaczymy, ale moich ulubionych świątecznych filmów. Nie będzie to posegregowane jakby, wiecie, że pierwsze miejsce, drugie, trzecie, tylko po prostu opowiem wam o tych filmach, tak jak sobie wypisałam, tak wam opowiem. A więc myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy w sumie zaczynać. A więc z pierwszym filmem na 100% każdy z was go zna. Jest to oczywiście Kevin sam w domu, czyli po prostu no, tradycja. U mnie w domu co roku się ogląda Kevina samego w domu. Serio, to jest film taki, który mimo to, że każdy już zna na pamięć i każdy wie jak wszystko się skończy, to i tak to ogląda co roku, bo to jest na maksa świąteczny film i taki mega świąteczny klimat. Także bardzo fajny film. Oprócz tego mamy Kevina samego w Nowym Jorku. Ta część mi się mniej podobała, ale i tak jest to zdecydowanie film, który warto obejrzeć. Także jeżeli jeszcze nigdy nie oglądałeś Kevina samego w domu, choć w to nie wierzę, że ktoś taki jest,
to naprawdę sobie oglądnij, chociażby po prostu zobaczyć, czym jarają się ludzie. Jak po prostu nie spodoba ci się, to zawsze warto sobie oglądnąć w wolnej chwili. Także oczywiście pierwszym filmem jest Kevin sam w domu. Kolejnym tutaj filmem, którym sobie wypisałam, jest to Polarny Ekspres. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym, na pewno jest część z was, która o tym słyszała, ale ja to dużo oglądałam, jak byłam młodsza. Jest to naprawdę też mega świąteczny film, chociaż taki bardziej zimowy niż świąteczny, ale jednak zima to też święta się kojarzą, także naprawdę mega fajny i można oglądać w każdym wieku, bo Kevina co prawda też można oglądać w każdym wieku, aczkolwiek jednak jest to przeznaczone już dla tych, wiecie, dzieci starszych i tak dalej, a natomiast Polarny Ekspres to wydaje mi się, że można obejrzeć naprawdę w każdym wieku, bo jest to film zdecydowanie, z którego coś wyciągną i dorośli, i też dzieci, także bardzo polecam. Jeżeli nie macie co oglądać, oglądajcie sobie Polarny Ekspres. Kolejny film to tym razem polski film, a mianowicie Listy do M. I tutaj wszystkie części, chyba nie ma części, która mi się podoba najbardziej. No może gdybym sobie wszystkie na nowo oglądała, to może bym jakąś sobie wybrała, ale ogólnie wszystkie filmy mi się bardzo podobały, byłam w kinie, oglądałam też sobie w domu. Naprawdę bardzo fajna polska świąteczna komedia, także zdecydowanie polecam wam ją obejrzeć. Jeżeli lubicie polskie kino, to oglądnijcie to, bo naprawdę jest to film spoczko, także polecam, z humorem, taki, wiecie, że tak sobie na chillku można go oglądnąć, jak na przykład robicie pierniczki albo ozdabiacie sobie pokój, czy ubieracie choinkę, to naprawdę wtedy można sobie puścić w tle Listy do M i zdecydowanie atmosfera będzie od razu lepsza. Następnym filmem, którym tutaj dla was przygotowałam, są Święta Last Minute i jest to kolejna komedia. W ogóle zauważyłam, że większość filmów świątecznych to są jakieś takie komedie, bądź po prostu jakieś takie, wiecie, po prostu jakieś z humorem filmy. No ale Święta Last Minute są naprawdę, naprawdę świetnym filmem. Ja, jak to oglądałam, oglądałam to tylko raz w życiu i w sumie nie wiem czemu. I to było całkiem niedawno, a wiem, że film już jest długo dostępny do obejrzenia, także oglądałam to tylko raz i to chyba było z 2 lata temu, tak mi się wydaje, bo mam, ja się tym filmem zakochałam, naprawdę śmieszny film, taki prawdziwy. Myślę, że każdy z nas odnajdzie się w tym gdzieś filmie i utożsamia się chociaż z jedną postacią z tego filmu. Ale bardzo, bardzo fajny film, także polecam obejrzeć. Po prostu cała fabuła się opiera na tym, że są to święta last minute, czyli święta na ostatnią chwilę. I przygotowałam kolejny film, który jest troszeczkę dla młodszej widowni, ale zdecydowanie osoby dorosłe też się w tym odnajdą, bo jest to film mimo wszystko adresowany do dzieci, aczkolwiek wydaje mi się, że jak obejrzą go dorośli, to też coś z niego wyciągną. To jest bajka rysunkowa, także to nie jest film, to jest bajka, ale i tak wydaje mi się, że warto ją obejrzeć, bo jeżeli ktoś bardzo lubi bajki, a chciałby oglądać też coś zarazem świątecznego, to zdecydowanie jest to film warty obejrzenia, bo ma bardzo fajny przekaz. Oczywiście Grinch i świąt nie będzie. Grinch to też jest rysunkowa bajka, ale też zdecydowanie bardzo fajna, o takim złym duchu świąt. Jest to zdecydowanie film również z humorem, także bardzo polecam obejrzeć, bo to jest fajna bajka zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Także jest to trochę inny film niż te, które były poprzednio, z racji, że wcześniejsze raczej były o takim pozytywnym duchu świąt, że wszystko się dobrze układało i tutaj też w sumie się dobrze układa, aczkolwiek i tak mamy tutaj taki jakby zły duch, także naprawdę fajny film, również z humorem. Ta postać jest naprawdę śmieszna, także polecam obejrzeć. Kolejny to jest film W śnieżną noc. I wydaje mi się, że to jest taki film adresowany głównie do nastolatek. Coś typu na przykład Do wszystkich chłopców, których kochałam, albo The Kissing Booth. To jest wszystko jakby, tak mi się wydaje, że trochę powiązane ze sobą, bo ma bardzo podobną jakby taką fabułę. Tylko że ten jest świąteczny, ale też jest wiadomo o miłości, o takim nastolatkowym życiu. Także wydaje mi się, że jest głównie adresowany do nastolatek, aczkolwiek ja to oglądałam z moimi rodzicami i moim rodzicom się bardzo podobało, także wydaje mi się, że każdy może ten film obejrzeć. Jest zdecydowanie bardzo fajny, świąteczny, także Wymiana z księżniczką to jest kolejny film, według mnie też adresowany do takich młodych dziewczyn, takich nastolatek, coś w tym stylu, bo właśnie też ma taką fabułę typowo nastolatkową, ale jest bardzo fajny, także polecam wam. W sumie tu się nie ma co rozgadywać, nie chcę wam zdradzać fabuły, bo jeżeli ktoś będzie zainteresowany tytułem, czy tym, co tutaj wam teraz wyświetlam na ekranie, to wydaje mi się, że obejrzy
tak sam z siebie, nie muszę tutaj nikogo namawiać przedstawiając fabuły. Choć tytuł nie brzmi jakoś bardzo świątecznie, film jest naprawdę świąteczny, także zdecydowanie polecam. O, tutaj też podaliście Przyjaciel Świętego Mikołaja i to też jest bardzo cudowny, uroczy taki wręcz bym powiedziała film. Naprawdę też wart polecenia, jeżeli ktoś uwielbia zwierzęta, to zdecydowanie się tam odnajdzie, bo naprawdę ten film jest taki słodki, ja go oglądałam właśnie jak też byłam mniejsza troszkę, ale bardzo, bardzo polecam. I może na ostatni punkt, czyli 10. Wybierzemy sobie coś, czego ja nie oglądałam, ale wy bardzo polecaliście właśnie na Instastory. Jest to kalendarz adwentowy, który jest dostępny na Netflixie. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Pewnie puszczę wam tu, wiecie, cały obraz i w ogóle będziecie mogli sobie obejrzeć. I myślę, że przez to, że tak polecaliście go bardzo, bardzo, to myślę, że go sobie obejrzę, bo skoro tak dużo osób go poleca, to musi być super świąteczny film. Brzmi bardzo fajnie, także myślę, że sobie go w najbliższym czasie oglądnę. I to są wszystkie filmy, które na razie dla was przygotowałam. Oczywiście jest ich zdecydowanie więcej, więc jeżeli podobają wam się te pomysły i będziecie chcieli więcej, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. To na przykład w następnym vlogmasie albo w którymś z kolei, jak nie będę znowu miała nic dla was przygotowanego, to przedstawię wam kolejne moje pomysły na film. Hejka moi drodzy, jest godzina 12. Ja przed chwilą skończyłam montować to, co właśnie oglądaliście. I co? I myślę, że czas zakończyć tego vlogmasa. Zaraz będę szła spać. Także co? Jeżeli on wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co? Widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!